Witam wszystkich, z tej strony Kłałodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Moi drodzy, w poprzednim odcinku działo się, no, że tak powiem, bardzo grubo, ponieważ byliśmy naocznymi świadkami zdrady Big Smoke'a, co zaowocowało tym, że koniec końców nasz tutaj brat Sweet wpadł, może nie tyle co w pułapkę, ale po prostu no, został postrzelony przez gang Ballas. No i oczywiście wjechała na to wszystko policja, zawinęli naszego brahola do szpitala, tam czeka po wyleczeniu na proces, tak więc no, sytuacja jest bardzo nieciekawa. No i cóż, my musimy to wszystko od nowa odbudowywać, tak? Właściwie jesteśmy w punkcie wyjścia, jesteśmy w gorszym jeszcze momencie niż na samym początku rozgrywki. My tu w sumie do Los Santos mamy zakaz wjazdu, ale ja się tym za bardzo nie przejmuję, nie interesuje mnie to. Ja tu, moi drodzy, przyjechałem się tylko przejechać i przebrać. Nie tylko, żeby się przejechać, ale żeby się przebrać. Bo, moi drodzy, jesteśmy teraz na terenach pozamiejskich, więc chciałbym delikatnie, podkreślam, delikatnie zmienić outfit i fryzurę. Tak więc tylko po to się tu ciznę. No i potem niestety będziemy musieli znowu jechać milion kilometrów do Angel Pie. A co w tym Angel Pie będziemy robić, to może za chwilkę. Ale jeszcze, moi drodzy, chciałem poruszyć właśnie kwestię fabuły. Ale zanim jeszcze poruszymy kwestię fabuły, to na początku bym wjechał do fryzjera, zmienił fryzurę. Bo fryzura też by pasowało zmienić. Fryz. Tak więc szybciutko, żeby nas tutaj nikt nie rozpoznał. Bo fabularnie, jeśli miałoby to być wszystko ścisłe, to powinna nas teraz policja ścigać, nie? Bo ten PN nam zakazał, więc... No tutaj, jeżeli byśmy automatycznie wjeżdżali do Los Santos, no to byłby... Powinien być jakiś tutaj meksyk z policją. No. Pasują tutaj takie klimaty brody. W sumie CJ teraz jest bardzo podobny do Juliana z chłopaków z baraków. Tylko brakuje mu drineczka w łapie i czarnej koszulki, ale zaraz to zmienimy. Dobra, wjeżdżamy teraz do Binko. Tu już nawet nie muszę tego zaznaczać. No i co, poznaliśmy, moi drodzy, w poprzednim odcinku, znaczy mieliśmy poznać kuzynów Cezara, a okazało się, że jest to kuzynka. A kto okazał się tą kuzynką? Katalina. A skąd znamy Katalinę? No oczywiście z GTA Trójki. Towarzyszkę broni naszego ziomeczka z GTA 3, czyli Clouda. No i dziewuchę, która go zdradziła, tak więc no, ona ma taki, że tak powiem, ciężki tutaj start, ponieważ wiemy, co to za ziółko, nie? A ja tu, moi drodzy, szybciutko się przebieram, czarny podkoszulek, tak, zmiana masakryczna, ale jakżeż pasująca. Naprawdę to pasuje CJ-owi. Bierzemy. Moi drodzy, póki co barw gangu nosić nie musimy, no bo jest to niepotrzebne zupełnie. Na razie nasz gang, nie tyle co olewamy, ale po prostu, no... Powiedzmy, że odstępujemy go na jakiś czas, ale nie. Chociaż te spodnie... Wolałbym kamuflaż, ale inny. Nie miejski, tylko kamuflaż leśny. Jest coś takiego? Jest. No i te spodenki spoko. Chociaż tamte jaśniejsze... Dobra, weźmy to na razie. Na razie, no, CJ na razie spoko wygląda w tym outficie. I zmienię mu tylko... o Jezu, nie, to kliknąłem. Chciałem mu pandolety zmienić, halo. Szkoda, że nie ma tutaj tej opcji, że się szybko przemienia strzałką i CJ z automatu zmienia outfit, tylko musimy patrzeć na tą animację. Weźmy sobie po prostu, nie wiem... no nie wiem, te buty? Hip-hop, coś tam? No nie, nie, nie pasują te kapcie. Kompletnie to nie pasuje. Bez sensu. Takie ciemniejsze chciałbym mieć buty. Czarne półtrampki? Aha, to są te... Ej, tu wezmę sobie te, że tak powiem, fabryczne. Okej, okay. Ale wiecie co, jeszcze bym przymierzył teraz szybko kamuflaż miejski. Wiem, zachowuję się jak baba. Tu zamierzę tu, to tamto. Czy do tej garsonki mi pasuje moja fryzura, czy to tamto. nogi. I weźmy kamuflaż... gdzie to jest? Tu. Jak to wygląda? Wygląda super. Wygląda super. Zostajemy przy tym outficie. Świetnie. Teraz jeżeli wygląda spoko. Ciekawe, jaką będziemy mieli atrakcyjność. Chciałbym to zobaczyć. Dobra. Tak więc luz możemy stąd wyginać. CJ wygląda teraz naprawdę spoko. No, atrakcyjność nawet mamy na niezłym poziomie. Dajcie, moi drodzy, znać w komentarzach, jak wam się ten outfit podoba. Boże, 500 km, a jeszcze mam misję do zrobienia. W tym... W
tym całym Angel Pie i bynajmniej nie jest to misja, bynajmniej nie jest to misja fabularna, ale przez ten czas, moi drodzy, poopowiadam to i tamto, przede wszystkim o samej Katalinie. Tak, znana nam z GTA 3, o tym już wspominałem. Mhm. No świetnie, świetnie, tak się jeździ, tak się właśnie jeździ. No i cóż, okazało się, że jest to bardzo arogancka kobitka. Bardzo nerwowa, bardzo narwana, nie dająca sobie w kaszę dmucha, nie dająca sobie w ogóle przegadać, że nawet jeżeli coś zrobi złego, no to nie, nie, ja jestem najmądrzejsza, ja wiem najlepiej. Czy ja lubię taki typ kobitki? Nie za bardzo, nie za bardzo. A czy ja też nie lubię takich dziewczyn, które mają gliniany charakter, że można je urabiać? No ale no też jeżeli ktoś ma ciężko, przyzna się do błędu, jest wobec siebie taki bezkrytyczny, no to nie jest mocny charakter, to jest pseudomocny charakter, bo to jest charakter taki zgubny. I chciałbym już wyjechać na te rejony pozamiejskie, w ogóle musimy zmienić furę na coś szybszego, bo to się strasznie auto ślamazarzy. Nie powiem, że nie. Tak więc ja coś zaraz już tu wybiorę. Tu na szczęście jest taka bogatsza dzielnica, więc coś sobie tutaj pewnie dobierzemy. No tutaj widzę ten Mercedes. Ten Mercedes Cabrio mi tutaj bardzo mnie kręci. Ale zapomniałem na śmieć, jak ta fura się nazywa. Jak ta fura się zwie? A zwie się Felzerokke. No też taka niemiecko brzmiąca nazwa. Oczywiście jest to typowy meś. I furka już lepiej zbierająca się. Więc moi drodzy, wyginamy z Los Santos. Jedziemy stąd jak najdalej. Pasowałoby w sumie wjechać na główną drogę, a teraz chyba nie zjadę. Znaczy zjadę, ale takim skrótem w ten sposób. Okej, wyginamy stąd. I moi drodzy, lecimy do Angel Pie. I tu z jednej strony można byłoby narzekać, że tutaj taki kawał drogi trzeba robić, ale moi drodzy, no GTA San Andreas ma sobie coś takiego magicznego, że naprawdę w ten tytuł chce się grać. No w innych tytułach mogłoby to odstraszyć, nie? Ten ogrom mapy, tak? Mógłby być czymś odstraszającym. A tutaj nie, tutaj jest wręcz odwrotnie, jest czymś przyciągającym, czymś fajnym, czymś spoko. I teraz jak ja mam to jechać? Czy prosto, czy mam zostać na tej drodze? Nie, muszę zjechać na główną. Czyli sobie zjedziemy tak, może być, i jedziemy. W sumie pasowałoby bardziej mieć autko do tego, takie offroadowe, no ale wiadomo, że ciężko będzie. No, utrzymamy się na trasie. Dobra, tylko muszę zjechać na mój pas. Ale nie zjadę, bo potrzeba wincy mocy. A wracając do samej Kataliny. Pierwsze wrażenie fatalne. Ona gdzieś w ogóle w jakiejś jadłodajni robiła meksy, tam nożem groziła ziomkom, więc nie wiem, czy ona jest z Kielc, czy skąd. Albo po prostu lubi utwór Scyzoryk. Ale mniejsza z tym, moi drodzy. Czy ja się wyrobię z tą misją dzisiaj, którą mam zamiar robić? Raczej tak. Czekajcie, czy ja teraz tutaj przejadę? Tak, to jest jeden czort, czy ja pojadę pod mostem, czy tam, dobra. Więc luzik. A i wreszcie w sumie mogę zdradzić, jaką misję chcę robić. Misję, którą no, odkładam od samego początku, czyli misję sanitariusza. I moi drodzy, misja sanitariusza w Angel Pie, tam gdzie nas wyteleportowali, że tak powiem, nasi kochani funkcjonariusze Crash. No to jest najbardziej, że tak powiem, najprostsza misja w całym uniwersum chyba 3D. Naprawdę tutaj no nie da się schnąć tej misji, chyba że ktoś nam przejedzie pacjenta. No to wtedy jest nieciekawie, ale tak poza tym tutaj misja jest po prostu nie do zepsucia, no. Oczywiście kiedy tak mówię, to na pewno ją zepsuję. Okej, jesteśmy wreszcie na miejscu, siema. Tak, dobrze, to nie jest mafia, gdzie można było na kabriolecie po dachowaniu można było zginąć, albo na 100% się ginęło, sorry. Dobra, i teraz tak. Gdzie tutaj był ten cały śmieszny... jak to się nazywa? Szpitalik. No gdzieś tutaj był chyba, ale dajcie spokój, żebym go nie mógł znaleźć w tej mieścinie. Tutaj jest, dobra, już wiem. Tu jest oczywiście misja od tajemniczego kolesia. Stajemy sobie tu z boku. No i cóż, moi drodzy, naszym nowo odstrzelonym Phil CJ-em zaczynamy misję sanitariusza, więc nie ma co czekać, dwójeczka. Ostrożnie odwóź pacjentów do szpitala, każdy wstrząs tam, wiadomo, bla bla bla. I obczajcie, moi drodzy, tutaj pacjenci są właściwie w Angel Pie, są respieni w czterech bodajże czy pięciu punktach, a to jest naprawdę malutka mieścina, więc tę misję wydaje mi się, że zrobię ekspresowo szybko. Oczywiście jest z tego wymierna korzyść, tak? Podobnie jak w GTA... Nie, przepraszam. Przepraszam bardzo. W GTA 3 i chyba Vice City mieliśmy za to nieskończoną wytrzymałość, a tutaj zostało to zmienione i według mnie na plus.
Mają tutaj temat zmieniony na zwiększony pasek życia. A co trzeba było zrobić w GTA 3, żeby mieć więcej życia? Nie wiem. Nie pamiętam. No w GTA Vice City to trzeba było robić misję Pizzę Boya, ale tutaj w trójce nie wiem. Ale w każdym razie wracając do Kataliny. Dobrze udało mi się zrobić tę misję właśnie z cysterną. I tutaj też jest budowa misji, taka jak mówiłem, że niektóre misje fabularne odblokowują na dodatkowe aktywności właśnie. I tutaj dostaliśmy aktywność kierowcy tira. Być może tą misję będę robił, zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie jedno jest pewne, że my na tych rejonach pozamiejskich troszeczkę zostaniemy. Ale to jest też może w sumie fajne urozmaicenie dla tego, właśnie od tego miejskiego zgiełku, no tylko że w fatalnych, że tak powiem, w fatalnych okolicznościach, no bo jakby nie patrzeć, rodzina rozbita, gang rozbity, a właściwie gang nawet nie tyle co rozbity, tylko w podły sposób zdradzony. No i wracając do tego całego Big Smoke'a, są plotki, spekulacje, że on nawet był zleceniodawcą, że tak powiem, czy też on zlecił wykonanie wyroku na mamie CJ'a, no bo zauważcie, że kiedy wykonywaliśmy misję bodajże przylotowa, no to Smoke, słysząc temat właśnie tego, tej strzelaniny na Grove Street, jakoś dziwnie unikał tego tematu, zbaczał z tego tematu, kluczył, nie chciał się do tego odnosić, nic tam nie mówił o Green Saber, o tej właśnie zielonej Saber, tak więc no to było co najmniej dziwne i już mogło to się wtedy wydać podejrzane. Kolejna kwestia, bardziej kontrowersyjna, czyli kwestia Ridera. No cóż, Ryder okazał się zdrajcą, ale jest to dziwne, że on no jest widoczny na tej kascence, jest widoczny, ale CJ, Caesar, Sweet, wszyscy traktują go jak powietrze, tak? Jakby go tam w ogóle nie było. Tak więc, no, wydaje mi się, że tutaj musiała być jakaś chyba spina. Musiała być jakaś spina między MC8em a ekipą z Rockstara i po prostu ucięli mu wątek fabularny, a po prostu przerobili go tak, żeby go w dogodny sposób uciąć, no i najlepiej po prostu było przyczynić się, czy też, że tak powiem, dołoży mu temat, że to jednak on razem z Big Smoke'iem zdradził Grove Street, więc nie wiem co wy o tym sądzicie, ale jest to wysoce prawdopodobne, no bo oglądając wielu użytkowników, którzy tam, że tak powiem, rozbierają GTA San Andreas na czynniki pierwsze, no to fabuła też tam była kilkukrotnie, znaczy kilkukrotnie, no wiele zmian było w kluczowych warstwach fabularnych, no i być może właśnie jedną z tych zmian było zrobienie z Rydera zdrajcy. Troszkę smutam, bo dla mnie Ryder, mimo że no specyficzny, to jakby nie patrzeć, no spoko ziomek. Spoko ziomek, on dużo robił dla Grove Street, na pewno robił dużo więcej niż Big Smoke. I za to mu się już należy szacunek. Big Smoke zawsze gdzieś tam się zasłaniał, że jemu zależy na dobru rodziny, na dobru Grove Street. No ale ta no, sama wyprowadzka na teren gangu Ballas, no to też już coś podejrzane. No i no chyba tylko jakiś naiwniak, totalny naiwniak łyknąłby temat z tym, że on dostał spadek po ciotce i tam nagle wyjechał. No nie, nie, grubymi nićmi szyte. Bardzo grubymi nićmi szyte. A wracając do tego legendarnego, memicznego zamówienia. To number 5, number 6. Czekajcie, jak to było? To number 9. Number 7. Jak to było? Czekajcie. To było 2 number 9, a number 6 extra dip, coś tam 2 number 45, jedna z serem i duża soda, nie? Coś takiego mniej więcej. Czy też nie, dwie dziewiątki, w tym jedna duża. Numer 7 z ekstra sosem. Dwie 45 i ekstra soda, chyba tak wyglądało to zamówienie. Patrzcie, jak pamiętam. I mówi się, że to duże, takie długie zamówienie było też specjalne, żeby jak najdłużej powstrzymać, czy też zatrzymać auto pod Clucking Bellem, aby ekipa Ballasu mogła zdążyć tam podjechać i zrobić z nim masakrę. Tak więc no, dużo jest takich, wiecie, przesłanek, ale no, Big Smoke już na samym początku wydawał się być po prostu taki mocno podejrzany, a ja się ledwo co rozgadałem i już mamy szóstą misję naprawdę, no zobaczcie jak to jest banalnie proste. Naprawdę w Angel Pie robienie tych misji to jest banał. To jest totalny banał. Jedyne na to, co uważam, właśnie to na mieszczuchów.
Okej. Na mieszczuchów zapomniałem słowa. Na ziomeczków pozamiejskich, nie mówiąc brzydko wsioków, którzy mogą nam niechcący gdzieś wjechać i rozjechać pacjenta. Tak więc to mogło być niefajne. A tak poza tym to wszystko jest spoko. Szósta misja zaraz będzie za nami. No i wracając do tych wątków, no moi drodzy, póki co będziemy musieli na jakiś czas, wydaje mi się, albo nawet na dłuższy czas, zapomnieć o Grove Street. Tam póki co nie mamy czego szukać. No cóż, gang bez przywódcy, tak? Ale gang też bez Ridera, bez CJ-a, bez Big Smoke, no to na pewno straci. A na pewno tą niemoc naszego gangu w tym czasie, kiedy nas tutaj nie będzie, wykorzystając z pewnością Balasi i Wagosi. Bo już podczas misji Impreza, kiedy Balasi czuli, że są już spychani przez Grove Street, no to postanowili zaatakować na naszym terenie, jak pamiętacie. Tak więc widać, że Balasi nie odpuszczają. Dobra. I co miałem dalej jeszcze powiedzieć? No cóż, losy CJ-a póki co są nam, że tak powiem, teraz będą nieznane, bo nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Na razie Katalina się do nas nie odzywa, no może to i lepiej. Ale mi się gorąco zrobiło, myślałem, że go przejadę. Ale będę teraz skiepścił. Siema, siema, jakaś laseczka mnie zagaduje, no to może być. Nie powiem, że nie. No. Okej. Tu moi drodzy, kiedy ich wysadzałem, możemy ich przejeżdżać, to już nie ma z tym problemu żadnego. Ale wracając. Jak dalej wszystko się potoczy z tym naszym CJ-em, nie wiemy. No on musi gdzieś się tutaj odnaleźć, tak? No przede wszystkim musi na jakiś czas zapomnieć o Grove Street. Bo nie ma tam póki co do kogo i do czego wracać. No ale jest jakieś światełko w tunelu, tak? A tym światełkiem jest Caesar. Caesar, który okazał się naprawdę spoko ziomeczkiem, który nie odwrócił się od szwagra. A mówi się, że wątroba nie mięso, a szwagier nie rodzina. Chociaż czasami, no... Też w życiu bywa tak, że rodzina się odsunie, a ktoś obcy pomoże. Chociaż rzadko, rzadko. Przeważnie to koledzy się odsuwają, a rodzina zostaje. Ale to już jest temat taki zgoła poboczny. Tym niemniej uważam naprawdę Cezara za mega ziomka, że po prostu się podjął pomocy, że wyciągnął pomocą dłoń do CJ-a. Mimo, że tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, ich początkowa znajomość była bardzo burzliwa. Okej, zgubiłem zderzak, może być. Tak więc Caesar naprawdę ma u mnie dużego propsa. Okej, ja tak sobie gadam. A zaraz będzie po misji, znaczy zaraz, no, że jest poziom 8, czyli dwie... Nie, czekajcie, 8 do 8 pacjentów, nie? Oto musimy już cisnąć na trzech... Na trzech karetkach, na trzy rzuty musimy robić. Tym niemniej, tak jak mówiłem, no w Angel Pie to jest po prostu bajecznie proste. Tutaj nawet mała ilość czasu nie jest żadną przeszkodą, bo to miasteczko jest tak malutkie, to właściwie ta wioseczka, to jest wioseczka, czy mieścinka, jest tak mała, że naprawdę tutaj nie ma dużego ruchu, to jest spoko. Nie ma jak się zgubić. Że tak powiem, tu jeździmy bez szyby po asfalcie, więc nie ma tu jeździć offroadu, więc jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że gdzieś nam się do góry kołami ambulans wykoprytnie, a to też jest bardzo ważne. Dobra. I jeszcze dwie osóbki i zaczynamy pojąć 9. A jak ja stoję z czasem na odcinku? Ojejku, jeszcze. Tutaj mamy 19 minut z hakiem, więc pełen luz. Przez 10 minut to skończę lekko tą misję. Ale fabuły nie będę, moi drodzy, w tym odcinku tykał, nie ma co. To, co chciałem zrobić w tym odcinku, to już na początku zrobiłem, czyli przebrałem tego naszego CJ-a w outfit, nazwijmy to, bardziej odpowiadający klimatowi. Ale w sumie tutaj w górach może być zimno, więc powinienem mu jakąś, nie wiem, jak nisko latają, będzie padać. CJ-owi, nie wiem, jakąś kufajkę powinienem sprawdzić, albo coś, żeby było mu cieplej. Kufajka i walonki, okej. Ale tak na poważnie, CJ jest twardziel, więc luz. Oczywiście, moi drodzy, nie wspomniałem też o kwestii finansowej, to też naprawdę można szybko sianko zarobić. Bo w samym Los Santos naprawdę nie chciałem się brać za tę misję. Bo istniało duże prawdopodobieństwo, że no, byśmy ją sknocili, bo już chyba na samym początku Balasi są wobec nas wrogo nastawieni, a to mogłoby bardzo mocno utrudnić nam zadanie. Utrudnić zadanie mogłoby nam też to, że tam są te autostrady, zjazdy, podjazdy. To teraz też byłoby bardzo mocno, nazwijmy to, dekoncentrujące i bardzo mocno moglibyśmy czas na to tracić, bo byśmy
że tak powiem, użyli nie tego zjazdu i potem musielibyśmy kółka robić, nadrabiać. To by też było niefajne. Kolejna sprawa w Los Santos byłaby nieciekawa taka, że tam jest dużo większy ruch uliczny. To też z pewnością utrudnia taką misję. Tak więc no, dobrze jest jak jest. Warto było poczekać tego Angel Pie, bo widzicie, że robić to na razie wszystko bajecznie prosto. Tak, tylko żeby teraz go ten tir nie przejechał. Już się wystraszyłem, że ja go sam przejadę. W sumie mogę sobie drzwi porozwalać i te tylne klapy i te boczne, ale mniejsze tam o te kilka ułamków sekundy nie będziemy się kłócić. Dobra. Ja będę się musiał starać wjeżdżać na krawężnik. Żeby z krawężnika wchodzili, bo jak tak łażą po tym asfalcie, to może szybciej pojechać i wtedy będzie młyn. Okej, czyli jeszcze jeden pełny ambulans i kończymy misję dziewiątą. Fantastycznie, mi się to mega podoba, że tak idzie prosto. Fajnie, że tutaj twórcy się zlitowali i w Angel Pie od razu mamy predefiniowany już punkt zapisu. Dobra, sorki. Nie wiem, bo podczas zwykłej jazdy, gdy kogoś zahaczymy, to może zaczął nas ścigać. Ale chyba to jest wyłączone podczas robienia właśnie takiej misji jak ambulans, czy cokolwiek innego, czy taksówka. Dobra, i cyk. No i pięknie, za chwilę będziemy mieli dzień misji z głowy. Więc ostatnie trzy te najdłuższe levele przed nami. Oczywiście też będziemy musieli robić po cztery kursy. Ale to oczywiście nie utrudnia w żaden sposób tej misji, jedynie ją wydłuża, tak więc pełen luz. No i ponad 4000 nagrody, więc też pełen luzik. Tu oczywiście całą pierwszą trójeczkę zbieramy. I wracając do warstwy fabularnej. Naprawdę według mnie ten myczek z zdradą Big Smoke'a i z tym zielonym Saber jest spoko. Ale ja powiem wam szczerze, że sam film The Introduction odkryłem dużo, dużo później, po chyba dwóch pierwszych przejściach dopiero San Andreas. Ktoś tam wrzucił nawet z polskimi napisami ten to jest ponad 20-minutowy chyba film i to ogarnąłem. I mówię, wow, jak to świetne wprowadzenie. W sumie czasami żałuję, że twórcy tego nie umieścili w formie takiego długiego, kozackiego intro. Wydaje mi się, że twórcy nawet nad tym myśleli. Ale takie intro by się wydawało być przydługie, ale no intro zawsze można też pominąć, nie? Albo na przykład gra powinna na początku spytać, czy chcesz obejrzeć The Introduction, nie? No to cyk. Ja bym z chęcią obejrzał, jako taki dodany już na stałe do gry filmik. Okej, zbierzemy sobie teraz tak, tutaj ten najdalszy pacjent, tylko żeby go nikt nie przejechał, wjedźmy sobie tu, żebym go sam nie przejechał, byłoby też spoko. I jeszcze mamy jedno wolne miejsce, sobie zawiniemy tam tę kobitkę, to jest kobitka? Tak, nawet kobitka typu poćwiergała, więc spoko. A możesz wsiąść, czy tak nie bardzo? No, masz plusa, że wsiadłaś. Tak więc wracając, no tutaj naprawdę spoko, że wyczekałem, tak, że wykazałem się cierpliwością, bo mogłem naprawdę zrobić tę misję na początku i ona jest do zrobienia w Los Santos, tak, misja ambulansu czy też sanitariusza jest do ogarnięcia w Los Santos, ale naprawdę byłoby to dużo bardziej czasochłonne, bo ci pacjenci byliby naprawdę rozwłóczeni po dużo większym terytorium, a tutaj jest tak zrobione, że tak powiem na obręb to, co ogarnia szpital, czyli miasteczko Angel Pie, no to po tym regionie tylko i wyłącznie będą rozrzucani pacjenci i super, bo jest to mega ułatwienie, a wiadomo, że troszkę trudniej się jest skupić, kiedy się tutaj nagrywa, nawija, bo kiedy gra się samemu dla siebie, no to wiadomo, że jest prościej, tak? A tak trzeba jakąś gadkę uskuteczniać i troszeczkę to jest, że tak powiem, mózg jest troszkę rozdzielony na dwa zadania, że tak powiem. A że ja mam w mózgu bardzo mało pamięci i RAMu, to wiadomo, nie? Wiecie jak jest. Dobra. No i super, i za chwilę będziemy kończyć misję numer 10. I to mnie mega cieszy. Czyli tylko dwa ostatnie poziomy. Bajecznie, to mi się podoba i to wszystko się fajnie zbiegnie, podejrzewam, z końcem odcinka. Tak więc ja bym sobie tego życzył i jeszcze tu ładną panią kowbojkę będziemy sobie podrzucać. No, tak więc to mi się podoba. I cóż jeszcze, moi drodzy, no jaki jest plan na następny odcinek? Oczywiście będziemy cisnąć z fabułą. Pojedziemy do tego tajemniczego kolesia, który nie wiadomo skąd ma na nas zamiary, nie wiadomo skąd on wie, że ten Penny ma nas w garści. Ale mniejsza z tym. Okej, tutaj troszkę się inaczej, o matko, porozrzucali.
chorzy, ale mniejsza z tym, zaraz sobie ich połapiemy. Tak więc to mi też troszkę sianka pozwoli zdobyć. Nie wiem, czy do 140 tysięcy dobijemy siana? Może się nawet uda. Dobra, weźmiemy jeszcze tutaj ziomeczka, czy też starszą kobitkę z tego regionu. I będziemy mieli to z czaszki. Możesz, kobitko, podejść? Bo czasu, no, aż tak dużo nie mam. Znaczy mam, no bo to jest żabisko, widzicie, do tego, do szpitala. Cyk. I moi drodzy, tylko i wyłącznie za pierwsze tutaj, że tak powiem, odesłanie, czy też za pierwsze tutaj, za pierwszy przywóz pacjentów dostajemy premię czasową, bo tak, za resztę nie dostajemy nic, tak więc to też trzeba brać na poprawkę. A na szczęście widzę, to jak gra mi ich porzucała bardzo blisko. Okej. Pięknie. Wracamy. Czasu mam od groma, więc peluz. Na szczęście tutaj gra nie została zaprogramowana tak, że gdzieś tam na górze Chiliad by mi się respili, bo się chyba załamał. To bym w życiu Wendel Pani robił tej misji, ale wydaje mi się, twórcy to przemyśleli, tak? No tam ewentualnie na tej prostej mogliby tam kogoś rzucić. Tam z drugiej strony szpitala, ale tak nie jest. Tu pacjenci tylko w kilku miejscach się respią, więc na pełnym luzie. Dobra. I moi drodzy, jeszcze naprawdę moment i kończenie misji 11, no głowa mała. Rekordowo szybko, ale to mi się podoba. To jest mega spoko. Tu flagi Ameryki, jakże patriotycznie, no mega. Okej. Tak, no ambulans jest pełny. I chyba GTA San Andreas jest... O matko, się wystraszyłem, że to się zbagowało. GTA San Andreas chyba jest pierwszym GTA, które nas informuje o tym, że ambulans jest pełen. Nie wiem, czy w Vice City, przepraszam, już był ten komunikat? Nie mam pojęcia. No ziomek, zejdź mi z drogi. A tam są dwie osoby jeszcze, myślałem, że jedna. A dobra, no i tak muszę zrobić kurs cały i tak, więc luz. Nie mogę tak przejeżdżać pod tymi wiatami, bo się zablokuje. Zbaguje mi się, iskry polecą z ambulansu i koniec pieśni. Tu pod koniec chciałem być troszkę ostrożniejszy. Więc kobitko, wsiadaj. Ślicznie. No i co, moi drodzy? Przed nami ostatni poziom. Tak więc teraz pozwólcie się troszkę skupię. Dobra, chociaż tutaj no nie ma jakichś wielkich utrudnień, tak jak mówiłem. 6000. No to będziemy mieli ponad 140 koła po tej misji. Więc na kupno jakieś tam posiadłości też będę miał. Dobra, ziomek, wsiadaj. Tutaj pierwszą trójeczkę standardowo z tego rejonu sobie ogarniemy. Już zaczyna świtać. No w sumie zaraz będziemy kończyć nockę. Więc wszystko by się nawet zgadzało. Tam kolejny ziomuś. Podbijaj. O matko, ziomek, jak ty wyglądasz? Jesus Christ. Koniec świata. Okej, lecimy. Zaraz dostaniemy też bonusik. Tak jak mówiłem, za pierwszy przejazd, więc luz. No i jeszcze tylko 9 pacjentów i la fiesta. Bajecznie. Lecimy zaraz pozbierać tamtych dwóch. No, będzie spoko. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, że się nic na koniec nie sknoci. Dobra, proszę nie krzyczeć na mnie, bo ja tutaj pacjentów zbieram. W sumie taka mała mieścina, tylu chorych, nie? Nieźle. Mamy to. I teraz jedziemy tu. Tu sobie zbierzemy jednego pacjenta, czy też pacjentkę. Pacjenta, pana kowboja, rolnika, kogokolwiek. Farmera, przepraszam. Dobra, ambulans jest pełen, czyli będziemy mieli już połowę tej misji z czaszki. Właściwie połowę tego poziomu, bo połowę misji już dawno mamy za sobą. Okej, okay, bank. Ile razy oni ten słup już stawiali, nie? Co ty, ziomek, robisz za manewry? Jeszcze w poprzek ci koleś stanął, nie? Żebyś czasami misji nie zrobił. Czyżby się farmerzy jakoś zmówili na mnie i chcieli tu udaremnić ogarnięcie tej misji przeze mnie? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, jedna osóbka jest. Zaraz druga, cyk. Tu sobie podjedziemy na chodniczek troszkę. No, są te trzy skupione przy sobie blisko, więc luz. Proszę nie jęczeć, to był niechcący. Baja bongo. Ambulans jest pełen, jeszcze tylko trzy przejazdy, gadam głupoty. Tylko trzech pacjentów, trzech chorych, trzech rannych, jakby ich nie nazwać, i mamy to z głowy. Dobra, sobie objedziemy tego busa. Ślicznie. No i okej, moi drodzy. Tą ostatnią trójeczkę pozwólcie sobie wezmę na kogutach,
żeby to jakoś, wiecie, uświetnić. Okej, pierwszą panią kowbojkę weźmy. Całkiem fajną dziołchę, z gabarytów przynajmniej, bo z buzi nie wiem. Tutaj weźmiemy tego typa jeszcze. Tak. Który ubrał tylko połowę fryzury. I zaraz ostatni, tylko tu już sobie podjedziemy od strony drzew. Ostatni ziomek. Dobra, jest. I moi drodzy, jedziemy. I kończymy tę misję. Jestem mega zadowolony. Znaczy, za chwilę będę mega zadowolony. Tylko, że tak myszką mnie wywijał, będzie spoci. Uwaga. Uwaga. Cyk. Zwiększy twój maksymalny poziom zdrowia. O matko, jakie to jest dobre. Obczajcie, no full HP. Mam dwa razy więcej HP teraz. Pięknie, moi drodzy, to wszystko się zgrało. Akurat czas na odcinek też się kończy. Więc miód i mleko, moi drodzy. W sumie CJ nawet fajnie wygląda w tym outficie, nie? No nieźle, nieźle. Jak na moją umiejętność całkiem nieźle go odziałem. Czy ja mam dosyć wszystkiego? Dosyć mam. Tutaj TK9 mam, strzelba jest. Uzupełnię sobie tylko i wyłącznie kamizelkę. Czyli tak, moi drodzy, wszystko to, co miałem zrobić w tym odcinku, zrobiłem, czyli przebrałem CJ-a, wiadomo, najpierw najważniejsze sprawy. I oczywiście zrobiłem rzecz najważniejszą, czyli ogarnąłem temat z misją sanitariusza ambulansu, trzeba by jej nazwać, tak więc miód i mleko. No i cóż, w następnym odcinku zajmiemy się fabułą, polecimy tego tajemniczego gościa, który tam coś od nas chce i coś o nas wie. Pozwólcie, zrobię sobie sejwika. Tutaj cyk. Tak więc już, moi drodzy, jestem mega zadowolony, że wszystko tak się potoczyło. No i cóż, nie będziemy przedłużać, moi drodzy. Tak więc, jak dalej będą toczyły się losy naszego CJ-a i kimże jest ten tajemniczy koleś i co dalej będzie działo się właściwie z CJ-em i jego gangiem oraz jego rodziną, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!